Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na informację dnia. Miłosz S. usłyszy zarzut umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w Escape Roomie. W wyniku tragedii zmarło 5 nastolatek. Miłosz S. to wnuk osoby, która zarejestrowała działalność gospodarczą i prowadziła escape room w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego. To tam wybuchł pożar, a w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zginęło 5 piętnastolatek. Zatrzymanemu 28-letniemu Miłoszowi S. wczoraj wieczorem w prokuraturze okręgowej w Koszalinie postawiony został zarzut. W sposób umyślny doprowadził do tego, że stworzone zostało niebezpieczeństwo wybuchu pożaru w obiekcie, gdzie znajdował się escape room, i w taki sposób nieumyślnie już z kolei doprowadził do śmierci osób, które zginęły w pożarze, jak i w tym budynku wybuchu w dniu 4 stycznia tego roku. Poinformował rzecznik prokuratury Ryszard Gąsiorowski. Miłosz S. nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Jak przyznają obrońcy oskarżonego, ich klient jest zrozpaczony tym, co się stało. Nie złożył zeznań, ponieważ, jak mówili obrońcy, nie jest w stanie psychicznie znieść ciężaru, jaki na niego spadł. Wczorajszy dzień w Koszalinie był dniem żałoby. Chciałem złożyć najgłębsze wyrazy współczucia dla rodzin tych ofiar tej ogromnej tragedii. Mówił premier Mateusz Morawiecki, który wraz z szefem MSWiA wziął udział w odprawie z udziałem komendantów głównych Policji i Straży Pożarnej. Strażacy przegrali z tymi, którzy, kierując się chęcią łatwego, szybkiego zysku, narazili na śmierć Bogu ducha winne dzieci. Przyznał minister Joachim Brudziński, strażacy zrobili wszystko, co mogli. Reakcja była natychmiastowa, a akcja prowadzona sprawnie. Po minucie wyjechały 3 samochody Państwowej Straży Pożarnej. Odległość była 3,5 km. W mieście zajechaliśmy po 4 minutach. Po 10 minutach pożar ugasiliśmy. Po 15 minutach od przybycia wydobyliśmy te dziewczęta na zewnątrz, niestety nie żyły. W całym kraju zlecono kontrolę escape roomów. Nieprawidłowości było wiele, zamknięto kilkanaście z nich. Wszystko po to, by do tragedii takiej jak ta w Koszalinie nigdy więcej nie doszło. Polska policja pod nadzorem prokuratury zrobi wszystko, aby bardzo szczegółowo i wnikliwie wyjaśnić przebieg tego zdarzenia, a także ustalić odpowiedzialność osób, które ponoszą winę za to, co się stało. Warto, by każdy, kto chce skorzystać z rozrywki takiej jak Escape Room, dokładnie sprawdził wyniki kontroli w placówce, do której się wybiera. Osoby prowadzące Escape Roomy często na swoich profilach w mediach społecznościowych informują o wynikach kontroli Straży Pożarnej, bo choć skala tragedii w Koszalinie przeraża, wielu właścicieli właściwie dbało o bezpieczeństwo swoich klientów. Prezydent ponownie wchodzi do gry w sprawie frankowiczów. Dziś prezydencki minister Paweł Mucha spotka się z szefem podkomisji frankowej, posłem Tadeuszem Cymańskim, oraz z szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jackiem Sasinem. Prezydent dłużej czekał nie będzie. Projekt ustawy o pomocy dla frankowiczów w Sejmie leży od sierpnia 2017 roku, ale sejmowa podkomisja po raz ostatni w jego sprawie zebrała się w marcu roku ubiegłego. Stąd dzisiejsze rozmowy, do jakich dojdzie z inicjatywy Andrzeja Dudy. Szef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha spotka się z szefem podkomisji frankowej Tadeuszem Cymańskim oraz szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Jackiem Sasinem. Celem jest ustalenie harmonogramu dalszego prac, tak by rzeczywiście doszło do uchwalenia projektu ustawy. Poseł Tadeusz Cymański tłumaczył, że tak długie procedowanie wynika z pracochłonnej analizy prawnej. Wątpliwości dotyczą m.in. zapisanego w projekcie Funduszu Restrukturyzacji, bo to z niego ma być finansowane przewalutowanie kredytów. Zresztą tutaj swoje uwagi zgłaszały także banki. Swoje autopoprawki miała też przygotować Kancelaria Prezydenta, ale do tej pory nie zostały one oficjalnie przedstawione. Prezydencki projekt ustawy, jaki trafił do Sejmu, jest jednym z 4, jakie mają pomóc frankowiczom. Jednak tylko w tym wypadku pozytywną opinię wyraził rząd. Inicjatywa Polska chce zbijać polityczny kapitał na projekcie rozdziału Kościoła od państwa. Rozpoczęła się zbiórka podpisów i w rządzie, i w opozycji słychać sygnały, że to kolejna próba wywołania wojny ideologicznej, która w trudnej sytuacji stawia zwłaszcza Platformę Obywatelską. Świeckie państwo. Pod takim hasłem Barbara Nowacka proponuje rozdział Kościoła od państwa.
i zgłasza projekt ustawy. W Polsce bardzo potrzeba rozdziału Kościoła od państwa, świeckości, uporządkowania relacji, które ewidentnie zostały zakłócone. Inicjatywie polskiej przeszkadzają składki emerytalne dla księży, finansowanie religii z budżetu państwa oraz liczba godzin właśnie lekcji religii. Na rynku pracy tak naprawdę nie liczy się umiejętność dobrego pomodlenia lub głębokiej wiary. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że polityczny projekt Barbary Nowackiej jest kolejną próbą walki z Kościołem. Tym bardziej, jeśli jeden z działaczy Inicjatywy Polskiej porównuje wiarę w Boga z wiarą w Pokemony. To jest dowód na to, że tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o walkę z religią. I rozpętanie w Polsce kolejnej wojny ideologicznej, bo Barbara Nowacka tak naprawdę próbuje walki z tymi, którzy mają inne poglądy niż ona sama. Potwierdza to projekt pod przewrotnym hasłem Ratujmy kobiety, który zakładał tak zwaną aborcję na życzenie. Zakładał karanie za poglądy, karne, konsekwencje karne za poglądy, jeżeli nie były zgodne z jej poglądami. Kolejny projekt ideologiczny Barbary Nowackiej to pytanie o tożsamość Platformy Obywatelskiej. Tym projektem niewątpliwie sprawia ogromny problem dla Platformy Obywatelskiej, no bo Platforma, która chce uchodzić za partię chadecką, którą oczywiście nie jest, ale chciała być uważana za partię chadecką, no w tym momencie będzie miała kłopot. Grzegorz Schetyna przedstawia Platformę jako partię centrum, gdzie obok silnego skrzydła lewicowego jest równie silne skrzydło konserwatywne. Tyle tylko, że praktyka mówi co innego, zwłaszcza, że sam lider PO projekt ruchów pro-life, zatrzymaj aborcję, nazwał barbarzyństwem. Dziś Platforma unika jednoznacznej odpowiedzi, czy poprze inicjatywę Barbary Nowackiej. Jest wiele takich elementów, które wymaga dyskusji. Dyskusję uważam za potrzebną. Jednoznacznie pod projektem podpisała się Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Tyle tylko, że Grzegorz Schetyna coraz mniej potrzebuje koalicjantów. Według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej poparcie dla Nowoczesnej spadło poniżej 1%. Inicjatywa Polska jako samodzielny twór dziś do Sejmu na pewno nie wejdzie. Środowiska lewicowe próbują znaleźć swoje paliwo. Ale to paliwo to ponowna próba uregulowania spraw już dawno uregulowanych. Polska jest państwem świeckim, mówi prezydencki minister Andrzej Dera. Inicjatywa Polska nie składa broni. Najpierw rusza z petycją. Jeśli tutaj nie będzie efektów, już teraz pada zapowiedź projektu obywatelskiego. Instytut Pamięci Narodowej zamierza rozpocząć poszukiwania ofiar II wojny światowej na szeroką skalę. Jak podaje nasz dziennik, badania mają być przeprowadzone w około 50 miejscach, w tym m.in. w Niemczech. Druga wojna światowa zakończyła się ponad 73 lata temu. Do dzisiaj nie odnaleziono jednak wszystkich ofiar ówczesnych totalitaryzmów. Jak informuje nasz dziennik, Instytut Pamięci Narodowej zamierza rozpocząć poszukiwania na szeroką skalę. Badania zostaną przeprowadzone w około 50 miejscach, w tym m.in. w Niemczech, Czechach, Litwie, Białorusi oraz Gruzji. To jednak poszukiwania przy byłym niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet Ravensbrück mogą okazać się przełomowe. Był to największy tego typu obóz, do którego trafiło ponad 130 tysięcy kobiet z kilkudziesięciu państw Europy. 3/4 zginęło w wyniku głodu, chorób lub medycznych eksperymentów. Polek było tam od 30 do 40 tysięcy. Jak zaznacza gazeta, w dalszym ciągu będą także prowadzone badania na terenie Polski. IPN będzie kontynuował poszukiwania m.in. na ulicy Rakowieckiej i przy cmentarzu na Brudnie. Szacuje się, że może tam spoczywać nawet kilkaset osób. Spośród około 300 znalezionych na warszawskiej Łączce zidentyfikowano już 50. Wycofamy swoje wojska z Syrii, ale bezpieczeństwo naszych sojuszników zostanie zapewnione, powiedział doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych do spraw bezpieczeństwa John Bolton. Izrael obawia się ataku ze strony Iranu, a Kurdowie ze strony Turcji.
Stany Zjednoczone chcą wycofać swoje wojska z Syrii. Będziemy mieli do czynienia z silnym, celowym i uporządkowanym wycofaniem sił amerykańskich z Syrii. Taką deklarację prezydent USA złożył 3 tygodnie temu. Teraz Waszyngton stawia sobie jednak pewien warunek, to bezpieczeństwo ich sojuszników. Zrobimy to w taki sposób, by obrona Izraela i innych naszych przyjaciół w regionie była zagwarantowana, a także by zadbać o tych, którzy walczyli z nami przeciwko ISIS i innym grupom terrorystycznym. Chodzi między innymi o Kurdów, którzy kontrolują tereny północnej Syrii. Prezydent Turcji, sojusznik syryjskich władz, wielokrotnie wygrażał, że w każdej chwili może rozpocząć wobec nich ofensywę. Z kolei dla Izraela zagrożeniem jest Iran. Wzgórza Golan są niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa. Kiedy tam będziesz, doskonale zrozumiesz, dlaczego nigdy ich nie opuścimy i dlaczego to ważne, by wszystkie kraje uznały panowanie Izraela nad wzgórzami Golan. Dostęp do wzgórz Golan umożliwiłby Syrii ostrzał północnego Izraela. Dlatego władze w Tel Awiwie uważają je za kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju. Do terenu rości sobie prawa jednak także Syria i domaga się jego zwrotu. Izrael odebrał Syrii wzgórza Golan siłą ponad 50 lat temu. Aneksja terytorium nigdy nie została uznana przez społeczność międzynarodową. Nie ma porozumienia w sprawie zakończenia częściowego zawieszenia działania rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, które trwa od 22 grudnia, poinformowały o tym amerykańskie media. 2 godziny, tyle trwały rozmowy przedstawicieli demokratów z delegatami Białego Domu na czele z wiceprezydentem kraju. Negocjacje, zdaniem Białego Domu, koncentrowały się głównie na kwestiach bezpieczeństwa, a nie na dokładnej kwocie, jaka ma być przeznaczona na pozostający kością niezgody mur na południowej granicy USA. Zdaniem drugiej strony, obecne stanowisko Białego Domu jest nie do utrzymania. Po negocjacjach prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze: wiceprezydent Mike Pence i ekipa właśnie opuścili Biały Dom, opowiedzieli mi o spotkaniu. Niewiele dzisiaj zrobiono. Drugie spotkanie jutro. Po tylu dziesięcioleciach trzeba w końcu i trwale naprawić problemy na południowej granicy. Obie strony mają powrócić do rozmów. W ocenie amerykańskich mediów nie ma jednak wielkich nadziei, że w najbliższym czasie dojdzie do porozumienia. To były informacje dnia. Kolejne wydanie o 10:00. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Marta Klimczak, witam i zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią Europą układy wysokiego ciśnienia, nad pozostałym obszarem kontynentu niżej z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie przejściowo wyż, natomiast w dalszej części dnia niż i fronty atmosferyczne. Do kraju napływać będzie zimna i wilgotna masa powietrza. W południowo-zachodniej Europie pogodnie, nad pozostałym obszarem dużo chmur. Od Skandynawii przez Polskę po Alpy opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Najchłodniej w Moskwie minus 12 stopni, najcieplej około 14 stopni w Madrycie. Przechodzimy do mapy Polski. Nad obszarem kraju zachmurzenie duże i całkowite. Na Pomorzu, Kujawach oraz Warmii opady śniegu. Na północy będzie padał deszcz. Temperatura maksymalna od minus 6 stopni na południowym wschodzie do 2 stopni na zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr, ciśnienie spadnie na barometrach około 1026 hektopaskali. A teraz pogoda dla poszczególnych regionów.